No hej, z tej strony Driver, a w dzisiejszym odcinku wyjaśnię, dlaczego jestem właśnie w PCD i z tego nagrywam. Będziecie mieli film, którym nagrałam po tym, ale mniejsze, ale w PCD 4 lipca był update, czyli jak ja to nagrywam, jest sobota, czyli piątek, czwartek, środa, we wtorek chyba. I dodano tutaj tak. Dodano trzy nowe ciężarówki. Jest to Iveco Starlease. Kosztuje on od 59 tysięcy. MAN TMX Euro 6, którego posiadam, oraz najdroższa nowa Scania za 400 tysięcy Highliner. W tym update'cie dodali również nową bazę dla trackerów. Jest ona, jak widzicie, ogromna. I dodali też również nowe naczepy. I teraz wam pokażę każdą z naczep. A więc przechodzimy do pierwszych naczep. Ale tak, plandeki zostały, tylko że pod. Wyglądają trochę inaczej. Mają właśnie napis, właśnie ten herb tego powiatu Sławna. No i mają ten napisany magazyn Sław, powiatowe Sławno. I naczepy mogą się pojawiać w różnych kolorach, ale ogólnie kolory na naczepach, w sensie inne kolory, na przykład taki niebieski, są rzadkie. Więc zazwyczaj są białe, a właśnie kolorowe są rzadsze. Kolejną. Tir się wywrócił, ale to mniejsza. Kolejną naczepą odbiera się tak samo tutaj jak plandeki. Jest to cysterna z mlekiem. Bo kiedyś było tak, że nie było czegoś takiego, że na przykład mleko wiozło się tylko w plandece. W sumie wszystko się wiozło. I teraz po prostu dodali tutaj cysternę do mleka i ją się wiezie do Malechowa. To karczmy tam normalnie. Więc kolejną naczepą jest to taka na piasek, nie pamiętam jak ona się nazywa. Tutaj tylko nie wieziemy w niej piasek, tylko tutaj gravel. I nie będę wam chyba wszystkich pokazywał, bo może w tym odcinku będę oceniał naczepy. I myślę, że sobie ją szybko timelapsem zawieziemy. I teraz nie ma już port speda, tylko chyba robili nowego tutaj i dlatego widzimy tutaj na przykład tam jeszcze można wieźć cement i gravel, który wiozą i dlatego właśnie wieziemy tutaj, żeby na budowę. Ok, i kolejną zmianą jaką dodali, a i tak jeszcze jeśli chodzi o tiry, to teraz się kółka kręcą. I mają to taką jak niektóre te samochody, na przykład jak w tym, że jak wyjdzie się na krawężnik, to one tak jakby wciskają się tutaj, bo no to taka mniejsza. Kolejną zmianą jest tutaj nowy sklep Dino. Dogesek mieszka w Sławnie, dlatego wiedział, co się tutaj dzieje. No więc mamy ze sobie taki Dino. No, normalny sklep. Więc co, ja myślę, że to było na tyle. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. Życzę wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru. Cześć!